O tym zwykle o tej porze zaczynamy Państwu opowiadać w Polskim Radiu Katowice, a moim i Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A cóż można powiedzieć o naszym dzisiejszym bohaterze? Nazywali go chrząszcz, żuczek, jajeczko, buba lub biedronka. Żył 63 lata, żywot zakończył w 2003 roku. Po raz pierwszy za granicą pojawił się w Polsce. Kochały go miliony. I dziś właśnie będzie bohaterem audycji O czym milczy historia? O kim? O czym mowa? Tak, o czymś, co ma 5, a w zasadzie 6 ojców. Rzadko się zdarza, żeby sukces był tak identyfikowalny. Historia zaczęła się od pasji niejakiego Adolfa Hitlera, jak zaczął rządzić Niemcami. Hitler miał bzika na punkcie motoryzacji, był fanem samochodów, chociaż nigdy w życiu nie zrobił prawa jazdy i nigdy w życiu nie siadł za kierownicą samochodu. Miał ich ogromną kolekcję, chociaż nie był zbieraczem. Dlaczego tak właśnie? Każdy chciał mu podarować samochód. I w związku z tym Hitler interesował się motoryzacją, szczegółami konstrukcyjnymi i co roku odwiedzał salon samochodowy w Berlinie, który się odbywał z regularną punktualnością. I tak w 1933 roku, już jako kanclerz Niemiec, natknął się na samochód, który mu się bardzo, bardzo spodobał. Nazywało się to Standard Superior i było niczym innym jak prototypem Volkswagena. On się jeszcze bardzo różnił od tego, co miało być, ale poszedł sobie na wszelki wypadek na stoisko konkurencyjne koncernu Tatra czeskiego i proszę, i tam znowu coś bardzo podobnego, bardzo zgrabnego, samochód, który nazywał się V570. W związku z tym Hitler wpadł na pomysł, widząc te dwa samochody, że zrobi samochód dla ludu. Lud Volks, samochód Wagen, stąd powstał samochód Volkswagen, który na początku nie miał nazwy. I teraz był problem, bo konstruktorem tego pierwszego samochodu, który zobaczył Standard Superiora, był Żyd, niejaki Józef Ganz. Narodowościowo bardzo niepoprawny. Nie mógł być projekt przejęty od Żyda. Konstruktorem drugiego był również człowiek narodowościowo niepoprawny, bo był Słowianinem, no a Słowianie to też byli Untermenschen, czyli podludzie. Ale tak się złożyło, że w Stuttgarcie było biuro niejakiego Ferdynanda Porsche. Ten też nie był taki czyściutki narodowo, jakby się wydawało, bo był Austriakiem, a w zasadzie do końca I wojny światowej był obywatelem Austro-Węgier, a potem, mając do wyboru zmianę narodowości czy przyjęcie obywatelstwa, przyjął ją na czeską. I doszło do dealu, jak to się dzisiaj ładnie mówi: słuchaj Ferdynand, ja ci dam 200 tysięcy marek, a ty mi zrobisz samochód dla ludu, który ma kosztować 990 marek. Na to Porsche mu odburknął, ależ to jest niewykonalne. W owym czasie najtańszy samochód kosztował 2500-2700 marek. Motor dobry,
kosztował 1000 marek. Cena motoru zaczynała się od 600. Porsche w to zupełnie nie uwierzył, ale mając jednego Ganca, któremu odebrano wszystko z tytułu narodowości krótko potem, i mając ledwinkę konstruktora pracującego w Tatrze, który to V570 wymyślił, on po prostu pożenił te dwa projekty. I dzisiaj się mówi, i to jest pierwsze oszustwo Volkswagena, że konstruktorem, wynalazcą Garbusa był Ferdynand Porsche. On był po prostu człowiekiem, który zaadoptował te dwa projekty. O czym milczy historia? Opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice. Dziś bohaterem naszej opowieści, co już teraz wiemy, jest Volkswagen Garbus. Samochód, który powstał z kontaminacji, chciałoby się powiedzieć, czyli z połączenia projektów, ze skrzyżowania tych projektów. Nawiasem mówiąc, nawiązanie do tego projektu Tatry skończyło się w sądzie później, gdzie udowodniono, że rzeczywiście Garbus miał coś wspólnego z tym ich projektem, do czego nie bardzo chcieli się przyznać Niemcy. Tak, skończyło się to ugodą sądową za symboliczną kwotę, biorąc pod uwagę fakt, że Volkswagena, jak pani wspomniała, słynnego Garbusa, produkowano 63 lata. To był najdłużej i najliczniej produkowany model samochodu w historii motoryzacji. Wyprodukowano tego powyżej 20 milionów egzemplarzy, z tego z 15 milionów w Niemczech, w fabryce, którą Adolf Hitler rękami Ferdynanda Porsche zbudował w miejscu, gdzie było pole, żeby tak sparafrazować piosenkę, pole, pole, łyse pole, ale ja mam plan. Więc miał ten plan, zostało to pole wymierzone i powstał projekt miasta i fabryki. Fabryka miała się nazywać fabryką Volkswagena, a miasto miało się nazywać miastem KDF Wagen. Co to było KDF? KDF to były niemieckie związki zawodowe, czymś w rodzaju, jakby tak przyrównać, naszego funduszu w czasów pracowniczych. I pierwszy model, pierwsze imię Garbusa to było właśnie KDF Volkswagen. Miał już wtedy ten znaczek VW, który wszyscy znamy, ale znaczek był obramowany stylizowaną swastyką. Tą swastykę zdjęto dopiero w 1945 roku. Jakie inne nazwy miał Garbus, bo to nie jest jedyna? Amerykanie nazwali go chrząszczem, Francuzi nazwali go biedronką, Brazylijczycy nazwali go bubą, Meksykanie nazwali go jajeczkiem, Gwatemalczycy jajuszkiem, czyli jak pani, i Polacy wymyślili mu nazwę Garbus. Nie wiadomo skąd i jak, ale się dzisiaj Garbus jest jedną z najpopularniejszych nazw. I wszyscy wiedzą, co to za samochód. Tak, ale wracając do tej fabryki. No właśnie, podobno pierwszymi robotnikami tam zbudowano były Polki. Tą fabrykę w rekordowym tempie 2 lat i wybuchła wojna. W momencie wybuchu wojny było gotowych pierwszych 100 egzemplarzy Volkswagena. I trzeba było ten samochód gdzieś wypróbować. Wiadomo, napad na Polskę, 1 września 1939, i trzeba było mieć samochód mocny, sprawny, dobrze poruszający się, niewielki i towarzyszący armii. I wysłano 30 egzemplarzy tego KDF Wagen, czy KDF V Wagen, do Polski, żeby go testować. Przeszedł te testy, sprawdził się, wszystko było jak trzeba.
potrzeba, wprowadzono modyfikacje i zaczęto przerabiać ten samochód pod potrzeby wojskowe. Notabene jedną z przeróbek tegoż właśnie pierwszego modelu Garbusa z lat 40. możemy oglądać w polskim filmie Pan samochodzik i templariusze. O czym milczy historia? Wracamy do fabryki Volkswagena. Jak Polki trafiły do tej fabryki i jak skończył się ich los? Jak Polki trafiły? No wiemy, jak Niemcy rekrutowali siłę roboczą. To były obozy koncentracyjne, przy czym w 1940 roku nie było jeszcze na terenie Polski obozów koncentracyjnych, a przynajmniej nie były na taką skalę, czyli z niemieckich obozów dostarczani byli więźniowie. Znamy z filmów łapanki uliczne. Były to swoiste nabory, jak to Niemcy nazywali w propagandzie robotników. Zresztą oni się po II wojnie światowej na procesie norymberskim tak właśnie tłumaczyli, że to był nabór. Ile tych Polek tam trafiło? Pierwszy transport do fabryki Volkswagena robotników przymusowych był z Polski. Trafiło tam na początku 1940 roku 300 kobiet, 300 Polek. W sumie przez zakład Volkswagena w latach 1939 końcówka, w zasadzie 1940-45, przewinęło się 20 tysięcy robotników przymusowych, z czego na pewno, to jest liczba sprawdzona, 10 tysięcy to byli Polacy obojga płci. Mówi się, że było koło 12 tysięcy Polaków w tym wszystkim. Zarządzał tym Ferdynand Porsche, członek NSDAP. Jego prawą ręką był jego syn, również Ferdynand Porsche, członek NSDAP. Mało tego, tatuś Porsche był również członkiem Gestapo. Garbus produkowany był do 2003 roku. Jak wspominałyśmy na początku, żył 63 lata. Produkcja Volkswagena uczyniła rodzinę jedną miliarderami. Tak, dlaczego i jak to się stało? Po pierwsze, ukochany konstruktor Ferdynand Porsche, już wiemy, co zrobił z wynalazkami. Po drugie, zawarł umowę z Hitlerem, która obowiązywała do 2003 roku. Jak długo Garbus będzie produkowany? Tak z każdego egzemplarza wyprodukowanego, niesprzedanego, rodzina ma dostać tantiemy w wysokości jednej marki. Dobrym negocjatorem był Porsche. Dobrym negocjatorem był Porsche. Następna rzecz, on miał biuro w Stuttgarcie sponsorowane przez nazistów. O historii rodziny Porsche żeśmy wspomnieli, co się stało z częściami zamiennymi i z tym, co się uratowało z fabryki. No a potem miała po prostu rodzina piekielnie dużo szczęścia. Po pierwsze, to miasto Volkswagena znalazło się w strefie okupacyjnej brytyjskiej. Zarządcą komisarycznym fabryki został major brytyjski, który był entuzjastą motoryzacji, ale wtedy wszystkie fabryki były demontowane i wywożone w ramach reparacji wojennych. A on stwierdził, że to, co produkują w tej fabryce, jest tak paskudne, że niech sobie to Niemcy produkują dalej. No i się udało. I w ten sposób najbardziej paskudny samochód, który miał umrzeć śmiercią naturalną, żył 63 lata. Żył 63 lata. Historia Garbusa fascynująca, choć także całej marki, to dziś temat audycji O czym milczy historia. Znowu okazuje się, że życie pisze najciekawsze i najbardziej fascynujące scenariusze. Ta historia, którą właśnie czyta się jak taki thriller, opisana jest w książce, którą mamy dziś dla Państwa. Tak, Szybciej,
wyżej, dalej. O pierwszym oszustwie żeśmy powiedzieli. Ostatnie oszustwo, procesy trwają w sądach. I to jest opisane w książce. Odszkodowania, rodzina fałszująca dane, parametry samochodu. Historia rzeczywiście wspaniała. Choć prawdziwa. Zdecydowanie prawdziwa. Tylko prawdziwe historie są najciekawsze. Wspaniałe. Początki, rozwój, aktualne procesy, skakanie sobie do gardeł, nielegalne przyjęcia, czyli poradnik do pewnego stopnia, jak się robi fortunę. Szybciej, wyżej, dalej. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej książki. Kto chciałby czytać historię prawdziwą, choć jak wymyślony dreszczowiec, proszę telefonować. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32 czekają dwa egzemplarze książki o aferach i historiach związanych z produkcją Garbusa i Volkswagena. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. Szybciej, wyżej, dalej. Świetna lektura. A o Garbusie i o historiach intrygujących opowiadała dzisiaj Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia.